Już mamy całą stawkę. Konie ruszyły. Tam złapał start Szamet, ale prowadzi Gercoginia. Gercoginia, blisko niej tam jest w czołówce także Aischylos. Prowadzi Gercoginia, na drugiej pozycji Aischylos, to jest czołówka. Na, ale poszedł teraz do przodu mocno Gerald. Gerald i będzie próbował wyprzedzić Gercoginię, tak jest, a więc Gerald, Gercoginia, na trzeciej pozycji galopuje Aischylos. Jest tam również blisko Szamet, który wyszedł w tej chwili na drugie miejsce, ale zewnętrznym kołem. Ostatnie miejsce zajmuje w tej chwili Montelupo, przed nim Karteczka, w środku stawki Aischylos. Gerald, Gerald, tempo nie jest zbyt mocne, na drugim miejscu galopuje Szamet, na trzecim Gercoginia, dalej po zewnętrznej Aischylos, przy wewnętrznej Karteczka, ostatni Montelupo. Konie już są w zakręcie, zbliżają się do półzakrętu. Gerald, tuż przy nim jest Gercoginia, jest również Szamet, jest tam także w czołówce Aischylos, Karteczka i ostatni Montelupo. Przed wyjściem na prostą nic się nie zmienia, wyprowadzi na prostą Gerald. Gerald i będzie próbował uciekać, blisko niego w posyle Szamet, jest tam również Gercoginia. Gerald, Gerald jeszcze walczy, ale już wyprzedza go Szamet i próbuje się zbliżyć do tej pary Gercoginia. Szamet, Gercoginia, do celownika jeszcze 300 metrów. Szamet, Gercoginia i jeszcze finiszuje Aischylos, 200 metrów przed celownikiem. Gercoginia mocno atakuje prowadzącego Szameta. 100 metrów przed celownikiem Gercoginia, Szamet i za chwilę celownik, Gercoginia, Szamet, Aischylos, Karteczka.